Witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zobaczymy, które auto najdalej skoczy. A więc, już jedziemy. Dzisiaj jest rampa VS, znaczy auta VS. Ogromna rampa. Ta seria Wam się bardzo spodobała. Kamper był, schody były. No i teraz jest rampa. Więc zobaczymy. Oj, źle skręciłem. Zobaczymy, jak to wszystko się uda. No, niecałe 250, no, niecałe 300 metrów. Ponad 250 metrów. Jak tam widziałem, to chyba żeśmy upadli na 280 metrze. No i napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ta w prawym górnym rogu ten awatar. Na 10 łapek robię skliptyn LED w prawym górnym rogu. No, a jak już tak tutaj jesteśmy, to zobaczycie przy okazji, jak wybieram kolejne auto. A kolejnym autem będzie... O, widzę, że chyba upgrade był tego auta. Tak, był upgrade. Lakier. O wiele realistyczniejszy jest. No, tego auta był upgrade. To jest pewne. I to auto jest chyba zmienione na... manualną skrzynię, bo jak dobrze pamiętam, to był automat. Więc nie wiem, napiszcie w komentarzach, bo mogło mi się pomylić, ale wydaje mi się, że to był automat. Dobra, zobaczymy jak on. No, na pewno stuningowane to auto. Albo nie wiem, bo z góry zjeżdżaliśmy. Chyba było 300 metrów. No, więc... Bo teraz właśnie nagrywam odcinek idealnie po aktualizacji. Więc nawet nie zdążyłem zobaczyć, co się zmieniło. Czy się mapa zmieniła? Jakaś... Wydaje mi się, że ta główna to USA. To tam się mogło pozmieniać trochę. Ale to możemy w następnym filmie sprawdzić. Dobra. No i żeśmy wylądowali tutaj. Zniszczeni, ale... No, ale 300 metrów przelecieliśmy, więc wybieram kolejne auto. Dobra, teraz zobaczymy takie auto, jak ono sobie poradzi. O Jezu, trochę zepsułem. Ale jeszcze się uda. Jeszcze się uda odratować. Dobra. I uwaga, lecimy. No... 250 metrów chyba. Dobra. Kto zrobi w komentarzu... Nawet do wody żeśmy nie wpadli. Kto w komentarzu napisze, zrobi tabelkę, które auto najdalej skoczyło, no i metry wypisze, to przypnę i zostawię lajka. Komentarz jakiś jeszcze pod tym komentarzem. Więc możecie pisać. A ja sobie wybiorę teraz to auto. Dobra. No i widzicie, teraz jak zawsze mieliście cięcia, to teraz cięć nie ma. Bo jest co do gadania, to zamiast cięcia robić, to zamieniam ten czas w jakieś informacje. Już silnik wybuchł? Chyba jeszcze nie. Ale wolne to auto. O Jezus, ale słabo. Dobra, ale może jeszcze coś z tego będzie. Nawet nie 200 metrów, więc jakby ktoś robił tabelkę, to... Tego auta nie ma. No i możecie napisać pierwsze auto, drugie auto, trzecie auto. No i to jest teraz trzecie auto i napiszcie, że trzecie auto... Nic, dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja, chyba. Nieważne. Dobra, bierzemy kolejne auto. Ciekawe, ile samolot poleci. O Jezus, tutaj zrobiłem respa. Dobra, teraz macie cięcie, bo bez sensu to zrobiłem. Teraz lecę tą rampą.
No i jak tak się patrzy, to w sumie stroma taka ta rampa. A jak się jedzie, to no, nie widać aż tak. No ale jak się patrzy, to trochę ta rampa ma. Dobra. Tutaj tak auto ustawię. Dobra, je tutaj zrespię. Mieliście krótkie cięcie, by to ogarnąć. Bym ogarnął, co muszę zrobić. Dobra. No i co? No i biorę to obojętnie jakie. Umieść nowy trzeba kliknąć po prostu. No i co? No jak już jesteśmy przy tym wanie, no to jedziemy. Zobaczymy, jak zeskoczymy. A więc odlot. Dobra. 100 na godzinę. Będzie 150? Nie, 147. No i tutaj mamy 280 metrów. Bo byliśmy na przedostaniej kresce. Od 300. 280. No i jesteśmy w wodzie. Dobra, teraz weźmy nieco szybsze auto. Dobra, mamy szybkie auto. Żeby nie stracić tu panowania. I tu możemy dodać kabel. Chyba teraz zmienili, że inaczej kamerka wygląda, bo tak miał kamerę. Więc inaczej kamerka się ustawia, to trochę lipa. No będzie trzeba przestawiać. Oj, oj, oj. 500. 500 metrów. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy to auto jakiegoś upgrade'a dostało. Bo jeszcze nie przytrafiały się takie rzeczy standardowym autem od Gnieździe Drive. Bez modów żadnych. A skoczmy z tej rampy tym autem jeszcze raz. Bo nie zwróciłem uwagi. Nie no, wygląda jakby tuningowane było. A jak wygląda przód? Przód? No nie wiem, czy było to po prawo. Ten ekranik. Ale to możecie wy zweryfikować. A i chyba nie działał ten. Nie wiem już. Albo działał? Spoiler. Czy się podnosił? Znowu będzie 500. Jo. Naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Dobra. A więc spróbujmy teraz innym autem. Teraz spróbujemy takim, taką Audicą. Dobra. Spróbujmy wyskoczyć. Co to jest? Ten elektryk, że w ogóle go nie słychać. Dobra, no i co? Skaczemy. Ponad 300? Znaczy 330 chyba. Albo 320. Coś takiego. Dobra, no to co? No to skaczemy kolejnym autem. Ja bym wziął teraz to możemy wziąć. To, czy to był automat? Nie, to nie był automat. Tu biegi było, trzeba zmieniać. Dobra, no i dodajemy gazu. Czwórka, to będzie piątka. Na szóstkę wejdźmy. Na piątkę też. A nie ma szóstki. 350 metrów. No i z mega wielką prędkością, szybką, składam rekord. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie też tę kamerę kinową, jak jest wypadek. Bo niektórym może to przeszkadzać, bo nie widać takiego lądowania.
Więc napiszcie w komentarzu, albo ja zrobię ankietę. Mi ta kamera się podoba, ale bez sensu czasami są takie szybkie cięcia. Mogliby kawałek pokazać upadek, a tu cięcie, inna kamera już czasami nie widać. Dobra, weźmy teraz takiego Mercedesa. No. Oj, oj, dobra, jeszcze raz. Tak wygląda od środka. Tak chodzi. Dobra. No i lecimy. Za szybki chyba, no on nie jest raczej za szybki. Albo dwie stówy mogą być. Znaczy, szybki jest. Ponad 200 dało może by radę, ale on potrzebuje czasu na rozpęd. Jak dobrze widziałem, to 500, nie 500, 480 albo 90. Coś takiego było. No i idealnie żeśmy zaparkowali. Tak się prezentuje. Dobra, sprawdźmy kolejne auto, jak sobie poradzi. Weźmy teraz... O, multiple. Czy pobije rekord wszystkich aut, czy przeleci ponad 500? To zobaczymy. Stuwa już jest. No, 157. No, ale lepiej niż inne auto, ponad... Ponad 300, 340, 350, coś takiego. No i tutaj się rozwalało. O, na przykład ta kamera kinowa była ładna. A nieraz to uderzy i od razu cięcie na inną. Dobra, weźmy sobie ostatnie auto. Właśnie najpierw tak zmienię i teraz weźmy auto. Teraz bym wziął... O! Już wiem, które. To powinno wylecieć w kosmos. Szkoda jeszcze, że to automat nie jest. Wyłączamy. To jest takie szybkie. Dobra. A więc... Jazda. Dobra. Jeszcze raz to, już zły miałem start. A żeśmy wyfrunęli. Ale mogło być o wiele lepiej. Nie zaliczamy tej próby. Mogło być o wiele lepiej, po prostu za wolno biegi zmienię. By się o wiele szybciej rozpędził. On dalej leci. Dobra. A więc spróbujmy jeszcze raz. Na jedynce już ponad 40 ma. I uwaga, zjeżdżamy. Ups. Dobra. Teraz wiele szybciej idą te biegi. 200 było. Ale znosi go bardzo. Tak 349, 350 było. Myślałem, że dalej poleci. Ale no... Po prostu, że on tak pionowo leciał, to nie dało rady. No i zaparkowaliśmy na dwa koła na dnie. Więc to by było tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i... Tyle. Widzimy się jutro o 16. Na razie.